Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online. Oh shit. Zapraszam Cię na kolejny odcinek z tej gry i zaczniemy sobie od ciekawego buga, którego odkryliście oglądając moje nagranie z tuningu tego samochodu w GTA Online. To bardzo ciekawe i w sumie nie powinienem tego robić tutaj w singlu, no ale podejrzewam, że część osób oglądających serię z GTA Online także zagląda tutaj do tej serii. Jeśli tak, to witam. A o co chodzi? Chodzi o dziwne zegary, zbugowane. Moment, wyłączę radio, żeby było... Cholera, nie tak. Myk. Zwróćcie uwagę na zegary. Zegar po lewej stronie, zegar po prawej stronie. Wygląda na to, że mamy dwa obrotomierze. Dodatkowo, po lewej stronie mamy, jak teraz zauważyłem, ikonkę oznaczającą stan paliwa, tak jak mamy po prawej stronie, ale po lewej stronie obroty silnika się nie zwiększają, tylko to jest po prostu prędkościomierz, a po prawej stronie jest to obrotomierz. Także pomimo tego, że możemy jechać maksymalnie 7 km na godzinę tym samochodem według wskazania, a nie, sorry, bo tutaj jest mnożnik razy 1000, czyli 7000 km na godzinę możemy jechać tym samochodem, Huntleyem. To jest jedyny chyba taki samochód w GTA. Nie, no to jest oczywiście bug w GTA, bug czy glitch, czy po prostu źle coś jest zrobione, bo teksturka z prędkościomierza i obrotomierza zostały zamienione, a konkretnie zdublowana została tekstura z obrotomierza i to tyle. Słuchajcie, chcę sobie kupić garaż dla Franklina. Mam tutaj jeden, a właśnie kupiłem go na samym początku gry. Ja zobaczę, jakie mam tam samochody, bo kurczę, nie zaglądałem tam, a na pewno coś fajnego tam się kryje. Z tego co kojarzę, chyba była tam możliwość ukrycia 6 samochodów i kurde, naprawdę już wiele samochodów kupiłem w GTA Online i za cholerę nie mogę sobie przypomnieć, jakie auta Franklin miał ukryte właśnie tam. Jestem z tego bardzo ciekawy. Chyba były to jakieś egzotyki, cholera wie, naprawdę. Może Futo? Wydaje mi się, że Futo tam było. To było na początku serii z GTA Online, naprawdę. Ja mam prawo tego nie pamiętać. Ale właśnie teraz chciałem kupić sobie jeden z samochodów. Zaraz Ci pokażę jaki. Sprawdźmy, co to jest. I właśnie nie miałem miejsca. Będzie trzeba raczej chyba kupić jakieś nowe auto. Kurde, garaż, nie auto. Wow. Jest tu Phoenix. Jest korwetka. Jest Chester. Ciekawe. Wygląda na zniszczony, ale nie jest zniszczony. Ciekawe auta mam tutaj. Naprawdę. Jest właśnie ostatnio tunigowany w online przeze mnie Chester. Tak mi się wydawało, że ja już go, kurczę, gdzieś tunigowałem. To było na początku serii z GTA 5, którą zacząłem chyba rok temu. No dobra, wywalamy stąd korwetkę. Ona powinna mi zniknąć i kupujemy sobie tak zwanego Rat Tracka. I nim zajmiemy się pod koniec tego odcinka. No już. Okej. Myk. I chodzi mi o ten samochód. Kup. Yeah! I kupiliśmy sobie nowy samochód, a teraz jedziemy wykonywać sobie misję. I misję mamy do zrobienia. Co to jest? Bar. Boże, to jest ten koleś od trawki chyba. Nie wiem, czy chcę go widzieć. No ale jest po drodze, może będzie to jakaś krótka misja. Jedźmy. Naprawdę nie chcę jeszcze skończyć GTA singla. Wow. Dostarczymy, okej, dobra, jeszcze nie dostarczyli, spoko. Jedziemy sobie do Barego, zobaczymy co będzie chciał. Pewnie coś związane z jakąś tam propagandą trawy, coś w tym rodzaju, nie mam pojęcia. Dlatego sprawdźmy. A później wykonamy sobie jakąś misję stricte dla Franklina. Zbliżamy się już powoli do końca gry i będzie trzeba wykonać chyba jakiś taki ostateczny napad albo coś w tym rodzaju. Oh shit! Pojawił się ciekawy komentarz przy tuningu właśnie... jakiego samochodu? Lowridera któregoś, chyba tego Vapida. Mam taki odcinek właśnie z tuningu Vapida. What the fuck, co to jest? A, jego chyba tuningowałem kiedyś. Ale fajne auto. No, tuningowałem właśnie tego Vapida i ktoś tam napisał komentarz: Lucek, ciekawe jakby wyglądał Hummer zrobiony na Lowridera. Ale wiecie co? Mnie ten komentarz
Jeszcze z miesiąc, dwa miesiące temu by naprawdę zdziwił i zniesmaczył czy coś. Ale dzisiaj, mając do dyspozycji w online tego lowridera z wielkimi kołami 30-calowymi, to mnie by to naprawdę nie zdziwiło. Zajeramy. Okej, to była naprawdę krótka misja. Wspaniale. Jedziemy sobie wykonać... Dokładnie, czyli to był ćpun. A nie jakiś tam koleś, który chciał obalić władzę. Zwykły, prosty ćpun. Jedziemy. O, autobus! O! Czemu zawsze mi się to zdarza? Jest ślisko jak cholera. Korwetka nie miała kiedy wyhamować, do cholery. Dobra, gdzie mamy jechać? Tutaj? To jest tak jakby moja chata. No, no. Czyli jedziemy do chaty Franklina. I jedziemy prosto. Właśnie, zobaczymy, czy w korwecie są dobre zegary. No na szczęście tak. Ale ten handler mnie zdziwił. Ja na to nie zwróciłem uwagi, bo te zegary ogólnie są zbugowane. Teraz już widać jak bardzo. Nieźle. Dobra, myk. Tutaj sobie pojedziemy ładnie. Ooo! Olera, znowu wypadek. Jak ja wspaniale jeżdżę. W poprzednim odcinku z GTA 5 dałem popis moim umiejętnościom strzeleckim w tej grze. No a dzisiaj daję popis moich umiejętności jezdnych. Wow, niesamowite. Wii, okej, okej. No i dobra, jesteśmy już prawie u celu. Chata Franklina posiada chyba jakiś fajny samochód. O, nie pamiętam już, ale w sumie miejsce na auto było tu zablokowane. Tak więc coś fajnego powinno tu być. I co? Gówno mamy. No to dawaj tu korwetę. Okej. Okay. A to dziwne, że nie mogłem tutaj sprowadzić sobie tego autka nowego. Bardzo dziwne, bo kupowałem wcześniej i pojawił mi się komunikat, że nie ma miejsca i w ogóle. No dobra, spróbujmy tu chyba wejść. Jak się wchodzi do tej cholernej chaty? Bo ja mam chyba wejść do środka. Nie wiem, nie mam pojęcia. No dobra, idziemy sobie tu. Tu się chyba wchodzi. Nie, to jest takie... Boże, nie chciałbym mieć takiej chaty. Tu się wejdzie? O! Kurde, no dobra, trzeba się chyba przebrać. Tak? Albo iść na górę, nie wiem. Cholera, no nie zgadniesz. Ależ ta chata jest wielka. No Lester jest naprawdę bardzo hojny dla pana Franklina. No dobra. Myku, myk. I tu będzie chyba misja. O, jest, jest kółeczko. Spoko. Ale można było się pomylić. To jest życie, co Franklin? Jak się cieszy. Oh crap. Lester. Oh, hey. Oh. What you doing here? I mean, I'm real glad you're here. Come here. I can't stay. What's up, babe? Look, it's Lamar. Oh. What that fool want now? It's your best friend. He's your best fucking friend. For real? Huh? My best friend. My homeboy, right? My nigga. Man, fuck you. I mean, not like that, man. But no, he ain't. He just another nigga from the hood. Him, stretching all the motherfucking clowns. All he want to do is drag a motherfucker down and live in the past. And this is the future? A big empty house with nobody who gives a fuck about you. Well, shit, it works for me, it can work for you, babe. I'm getting married, Franklin, to a doctor, not a murderer. Then what the fuck you doing here, Tanisha? I'm worried about Lamar, you gotta help him, Franklin. Man, that shit is over. Oh, I'm a legitimate businessman, sister. I'm a CEO, an investor. I'm a Illuminati. I'm a fucking moron, nigga. You a phony fuck. What? I ain't saying you gotta marry the fool. I'm saying he's about to get killed over that deal you and him put on with... Stretcher set him up. Oh, fuck, man. My whole fucking life I've been looking after this motherfucker and paying a price afterwards. Fuck. Well, at least do it one more time, Franklin, for me. For you? For you and your doctor? I love you and Lamar. What? We grew up together, but this life...
life ain't for me, and you knew that. You ain't changing. I don't care how many cars you own, how many apartments you own, jasne, how many diamonds you put in your ear. It ain't for me, not done bad or done good. Jasne. To czemu wychodzisz za lekarza, ej? And that's fair enough, but at least respect what you do, who you are. If you let that idiot die, you a bigger asshole than I thought. Look, he's going up to some sawmill near Polito Bay. You do what you gotta do. No oczywiście, że go ulatujemy. To jest głupi lamar, ej. Nie lubię tego nygy. Ale no cóż. Dobra, co bierzemy? Oba te samochody to są sportowe samochody, bardzo szybkie. Tartakiem. Ojej, ojej. No nic, tutaj sobie wjedziemy na tory. Mam nadzieję, że pociąg mnie nie rozgniecie. Albo pojedziemy autostradą. No obie drogi są zrypane. Nie no, tyle razy to jechałem, że pamiętam na pamięć, jak tam dojechać. Biorę korwetkę. Szkoda mi tego mojego wozu. No nie! Nie naprawiła się. Jak to tak? Dobra. Bierzemy. Kurde, resyl. Cholera. Zapomniałem, że tu się nie odkłada telefonu w singlu. W multiku to się robi na okrągło. Dzwonią te pedały. Martiny, nie Martiny, żeby tylko skontaktować się z tobą i powiedzieć ci zawsze to samo. Kurde. Nie chcę się z nimi gadać. Ale Estel zawsze ma coś ciekawego do powiedzenia. Także w singlu, a nie. I kurde, czemu ten samochód nie ma kupionego pełnego pancerza? Może na tych wioskach gdzieś kupimy, jeśli nie zapomnę, ale... Jeśli będzie trzeba tam zabrać stamtąd Lamara, no to prawdopodobnie zapomnę to zrobić. Trudno. Jedziemy. A to jest bardzo fajna droga, przez którą będę cały czas gadał o różnych pierdołach. Nie, no żartuję. Milion razy tutaj jechałem właśnie i jest tutaj taki fajny skrót. Jeden jest tutaj. Można pojechać sobie, myknąć tu. A później się wjeżdża na tory i o ile pociąg nie będzie jechał w swoim kierunku i nas nie zmiażdży, to się nawet uda. Myku, myk. Ale pięknie tu się jeździ. Yeah. W singlu tak samo fajnie jak i w multiku. Uiii. Tak jest. Teraz pokażę wam, jak Lucek jeździ. O, jest rowerzysta. On tu zawsze jest. I wiesz co? Bach! I ojej, przepraszam. O, temu się udało. Już nie mam po co do niego zawracać. Szkoda czasu. Dobra, mamy odpowiednie radio, jest ok. Do takiej szybkiej jazdy przydałby się jakiś rok. Wiem, że to nie pasuje do... Albo w sumie jesteśmy na wsi, to spoko. Będzie tak bardziej country. Dobra. No właśnie, ciekawe co odpieprzył Lamar, skoro jedziemy aż tam. To albo miał tak daleko deal, albo co, nie wiem. W sumie nie obchodzi mnie to. Zaraz wyciągnę wszystkie moje bronie i pozałatwiam, pozabijam wszystkiego oprócz Lamara i... Wszystkiego. Pozabijam każdego oprócz Lamara i po sprawie. No dobra, i tutaj jest opcja taka. Albo pociąg może jechać za mną. Dobra, jedzie za mną, czyli jestem bezpieczny. Albo może jechać przede mną, ale nie będzie jechał przede mną, bo jechał za mną jeszcze przed sekundą. Ale już... No kurde. A, dobra, już myślałem, że jedzie przede mną, a to jest jakieś... Jakieś coś. Nieistotne. No i dobra, tu będzie jeszcze jeden mostek. Dosyć wąsko tu jest. Jadąc sobie na przykład ciężarówką, można zahaczać o to wszystko tutaj dookoła, ale... Nie Franklin. Franklin ma dodatkowo fajną umiejętność, która przestała mu działać. Nie wiem czemu. Albo to nie ten guzik. Którym guzikiem się robi tą umiejętność? Tym nie. O! Tym też nie. Tym się wysiada. Tym się nic nie robi. A to? Też nie. To się trąbi. Cholera. Też nie. To się hamuje. No ale głupio sterowanie pomyślałem. Na tym padzie, naprawdę. Nie polecam grać w GTA na padzie. Nie no, jeździ się fajnie, ale... E? Wow, ale tu już jest grubsza afera w ogóle. No dobra, to ja biorę sobie Michaela. O, nie. O, nie mówcie, że tylko snajperka mogę używać. Ale co tu robi? Co tu wszyscy robią w ogóle? Aha, chyba Lester do nich. No tak. Chyba miał związek z tym telefonem, który nie odebrałem. Dobra. To jest Franklin. Jeszcze jeden pedał tam jest gdzieś. Jest T. Frank, you found Lamar yet? No, just one of those.
Okay. Sup, nigga? Kurde, ale... Ich jest tutaj dosyć sporo. Ej, no nie mam tej fajnej broni. Tutaj też nie mam nic fajnego. Nawet nie mam shotguna półautomatycznego. Trevor, nie przygotowałeś się. Ja nie jestem z ciebie dumny. Kurde, ale bieda. Trevor ma najgorsze bronie. Okej. Siema! Okej. No ta broń raczej nie ma dużego zasięgu, odpowiedniego dla takiego dystansu. O kurde, jest ich tam trochę. No dobra, czas na inną akcję. O! Ledwo żyje, Trevor. Kurde, ale zapomniałem o jednym. Oh yeah! Range mode. Uciekajcie, drlianie. Okej. Okay. Chyba nie potrzebujemy Michaela, żeby nas osłaniał. Wystarczy, że mamy Trevora. Idą chyba po Michaela, cholera. Ciekawe, jak broń wybuchowa działa z tą umiejętnością Trevora. Więcej innych gasów tu jedzie. Okej, okay, załatwione. Chyba. Które auto? Go. Dobra. Gdzie jedziemy? Do miasta. To nie, to ja biorę swojego autka. Wsiadka. Motorek się popsuł. No i dobra, tu mamy taki problem, że będzie ciuchcia jechała chyba. Tak, o świetnie, jak tutaj przejedzie, to będziemy mogli szybko przejechać w tamtą stronę i nas to prawdopodobnie nie spotka. Dobra, gaz. Jak spotkam ciuchcia na moście, no to będzie koniec. O, chcieli nas tutaj wrobić, Lamara też. Sprzątają, Też się obraził Lamar. Man, I ain't got people teaching me that white collar crime shit. Ain't shit changed for me, and you ain't helping. Ain't helping? What the fuck you call this? Me, Michael, Trevor, we all came up here to help. The unholy fucking trinity. Ballers beware when these fools rolling together. You jealous of Michael and Trevor? What happened to me and you fucking shit up? Form gangsters, nigga. You shouldn't have called him, right? Old gangster, nigga. Oh.
Man, look, let's not talk next time. Next time, don't get your ass in a situation, all right? It's the hood, Frank. That's what happens in the hood. No, the fuck it don't. Not for everyone. I'm one of them dudes that it happens to. Ale głupek. What was going on back there? Hood shit, homie. That's the shit that's different from the country club shit your overpaid ass is presently accustomed to. Man, stress put us on this shit, man. Man, we gonna get on his ass. Fuck that, homie. Look like I give a shit. Nigga, I give a shit. Stress do what he do. Nigga, I give a shit. I ain't gonna overreact to shit. Overreact? Man, that nigga stress tried to get you killed, nigga. I'm still here, man. Get you killed, nigga. Stress new. Everybody knew Stress new. Tanisha knew Stress new, and she don't even come around the fucking hood no more. Damn, that nigga Stress janky like that? Man, you don't see this? Man, Stress been screwing us from the start. Like from back in the day? From like the other day, dawg. Since after we went to the recycling place and D and them ballers tried to take us down. But Stretch put in the work on D. Yeah, man, that's survival. Remember how angry his ass got? Especially with you bringing him into this shit? Nie mogę z tym akcentem. No dobra, ale tutaj mamy niedaleko salon tuningowy. Ja sobie zajadę zobaczyć, czy da się naprawić ogólnie stuningować te auto. Mi się wydaje, że je przerabiałem. Ulepszałem i w ogóle. It makes sense, don't it? Man, I ain't knowing, man, maybe. Man, Stress got in with the ballers when he was inside. Played us as marks, dog, but a bunch of them got booked. So now they gotta come back at us. So Stress sends you out there where they doing a cush deal. Then you show up and save the day. Yeah, thankfully. Man, it wouldn't even be the same if your boy LD wasn't out here getting in the shit. And FC wasn't getting him out of it. Know what I'm talking about? Man, I don't know. That shit was fun, nigga. Don't tell me you didn't enjoy scrapping like we did back in the day. It ain't back in the day no more, dawg. But it felt like it was. Okay, fool. It was fun saving your useless ass one more fucking time. There you go. That wasn't too hard. You should have seen your face when I came in. You was like, shit. Hey, shit, man. Oh, bullshit, nigga. You better check them drawers, homie. You probably shitted yourself. Fuck you, man. I don't care if I die. It's a compliment if they sending an army after a nigga. They only send like two of the little homies to get you. Nigga, you didn't look like they was paying you no compliment, nigga. Must have just caught a glimpse of your ugly ass. You think I'm some angel come to take your ass somewhere you never going to? You pray to your white man God, homie. I'm going to the great plain beyond where the buffalo keep on roaming and the little squaw bitches want me to nut on their face all day. Bitch, please. Bitch, please. Czy to przypadek, że on tak akurat teraz powiedział? Bitch, please! Spoko. Nie no, był już biały, kurde, muszę zmienić kolor. Ale nie wierzę, że ja go nie stuningowałem! Niemożliwe. A jednak. Wow, tylko to możemy w chromie dać, ale paskudnie by wyglądało. Bitch, please! Hey, what the fuck, co się stało z tym kolorem? Wow, ale fajnie się zmienił. Biorę klatkę. Okej. Dach. Okej. Rogi. Lakierowane. Spoiler. O, taki mi się podoba. Zawieszenie. Skrzynia biegów. Turbo? O! Koła? Okej. Okay. Trzeba zainstalować te kuloodporne. A właśnie, weźmy sportowe. Czy chromowane są za darmo? Nie ma chromowanych. Sportowe. Okej. Okay. Nie. Ulepszenia? Okej. Okay. Oranżowy? Okej. Okay. Szyby. Okej, mamy wszystko. Nie wierzę, że ja nie stringowałem tego samochodu, naprawdę. Sam się sobie dziwię. Ale teraz w ranking chociaż będzie miał normalną furę. A nie, kurde, to jest naprawdę świetny samochód. On jest bardzo szybki.
Ale ja się nie spodziewałem, że ja dopiero pod koniec gry streaminguję to auto. Przecież ten tunik jest bajecznie tani w porównaniu do tego, co mamy w online. Do tej pory jakoś... Aha, Boże, jak ja mogłem nie streamingować go i jeździć takim samochodem, który się bardzo szybko psuje. A teraz mamy ten pancerz ulepszony, to on po takich zdarzeniach nie ma nawet ryski. Kurde, bez porównania. A wtedy lekko uderzyłem w jakiś płotek i od razu nie mam zderzaka. Ech, Lucek. No dobra, trudno. Jedziemy sobie odwieźć Lamara na chatę, włączymy Gangsta Music. Oh yeah. No i odwieziemy gnoja. Trochę tutaj zaszedł nam za skórę, ale też chyba się dogadaliśmy. W sensie Franklin z Lamarem. Okej. Okay. Spoko. Nigga don't think it ain't no fun to be half fucking with the homies, nigga. You feel me, my nigga? Yeah, I guess you can look at it like that. Hey, but on some real shit, my nigga, you know your nigga out here doing BAD, man. Why don't you slide me a few dollars or something? You know what I'm talking about? It's hard out here to say. Oh, shit, my nigga, that's nothing. Shit, nigga, I know you done went all Illuminati and shit, you know what I'm saying, leaving the street niggas at the back, but damn, man, way to keep a nigga down, my nigga. I mean, thank you, I guess. Payment for all the work a nigga put in for you getting them cars and shit, you know what I'm talking about? Give a nigga just enough money to get him a little 40 ounce in a bucket of chicken on the way to the pole house, huh? Man, don't be like that, dawg. Cause number one, I never got paid for them motherfucking cars. Number two, I saved your motherfucking ass. No matter how many times you and that tiny motherfucking brain of yours have tried to get us killed, I saved you, dawg. Man, you supposed to, my nigga. I thought we was homies for life. Me too, but I thought we was trying to get out of this bullshit. You live in a fantasy, homie. The best thing you can hope for is a big turnout for your motherfucking funeral. Nigga, ain't nobody coming to your funeral. What? Man, what about all the motherfucking times I saved your life? What about that? Oh, thank you, homie. Thanks for leaving your nigga in the backfield. You know what, my nigga? If your ass can just act civilized, you will get some work. But instead, you want to be this gang-banging, mad-dogging asshole. Oh, my bad, Mr. Goldcard. Excuse me, sir. Thank you for helping out a post-street nigga like me, sir. You can go now, sir. Thank you. Thank you. Nigga, who you think I am, nigga? Fuck you, Lamar. Nah, fuck you, F, nigga. I thought we was homies, nigga. But that's some shit that just got past you, my nigga. You know what, dawg? If something good comes up, I hit my dude, man. Chill out, all right? Yeah, whatever, nigga. You just hit me when you find out what the true concept of friendship is, nigga. We came from the sandbox together. I know that. I got you, dog. If something good come up, I got you. Yeah, whatever, nigga. I'm in the turf, nigga. If you remember where that is. Boże. What? Oh, man. Man, I don't know y'all. We done. Hey, man. We ain't done yet, homie. Not yet. Nearly. Man, what the fuck y'all want me to do? Kill the president? A ten koleś ile w ogóle dostanie w kolano i będzie jeszcze chodził tak samo? No, something more sensible. Something that's gotta be done. Hey. When the timing's right, you're gonna take old Trevor and put him out to pasture, homie. Michael will be sensible, but Trevor won't be. Trevor is a liability that none of us can afford. Huh? Man, Trevor saved you. He saved both y'all asses. And it's unfortunate. Hey, when we give you the word, you're gonna do this thing. Well, sam kropni Trevora. Me and Trevor cool, dawg. Michael can't do it. Trevor won't let him near. That's why it's up to you, homie. A potem jego zabiją mi Michaela. Boją się Trevora, gnoje. Nobody, don't worry about it, nigga. Hey. Flossin' ass, nigga. Spicy szklacy. Poszedł, poszedł. Zobaczymy, gdzie poszedł. Idź, biegnij, 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 biegnij. Kurde, zginął. Gdzie on poszedł? Ej, nigga! What's up, nigga? Where are you, nigga? Tu uciekł. Zniknął za rogiem, kurde, jak w Half-Life'ie. Shit. Siema, mocny F, jest... Jednak mój stary nie jest kompletnym dupkiem, idziemy na plec, coś tam. Dobra, mniejsza z tym, co mnie to obchodzi. Gdzie jest moje auto, ja się pytam. Dawaj Landslakera i jedziemy na akcję. No tak, no to lipa, kurde. Lamar jest w ogóle... Michael, znaczy ten, Franklin trzyma Lamara krótko z tego co ja widzę, ale szkoda, że FIB chce, abyśmy odstawili Trevora, żebyśmy go zniszczyli, zabili, żeby Michael znowu wbił mu nóż w plery.
To mi się nie podoba, no ale takie jest FIB, tak? No i tak jak podejrzewałem, skończy się to tak, albo ma się to skończyć w ten sposób, że Franklin później zostanie zabity i tak samo, nie wiem, Michael, bo odstrzelą Trevora, który jest najsilniejszy i nie da się rozwalić tak łatwo, więc z rąk przyjaciela, gdzie nie będzie się spodziewał takiego ataku, może zostać łatwiej zabity, tak podejrzewa FIB. Tak to widzę, nie wiem, nie oglądałem ani nie przechodziłem nigdy GTA, więc mogę się mylić w tej sprawie. Wow, popsuło mi się koło. Cholera. No niestety, może uda się włączyć tę kamerę z koła. Jest. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na dzisiejszym odcinku z GTA 5. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie. Trzymajcie się, na razie, pa pa. Mogę sobie całą dłoń na nią ułożyć. Tak? Cała dłoń, a tutaj tak muszę mieć troszeczkę w górze dłoń z tyłu, a tutaj tak cała dłoń i bez problemu da się usunąć. No kurczę, jest taka trochę wygodniejsza, bardziej ergonomiczna ta 4Tech, muszę przyznać. Bardziej mi się podoba. No i tyle. Tyle mogę powiedzieć o Rokacie. O Rokacie, Rokat Tyon. Fajna myszka, ale...